Podświadomość jest jak dziecko. Podświadomość jest jak dziecko. To jest bardzo ważne, to jest bardzo kluczowe. To jest małe dziecko, które już mówi, już rozumie, ale to jest dziecko. To dziecko przechowuje wszystkie nasze doświadczenia w pamięci. Nie tylko w tym życiu, ale od początku stworzenia. Więc podświadomość ma w sobie tę pamięć z poprzednich pokoleń, rodów, wcieleń, nieważne. Pamięta wszystko od początku stworzenia. Przychodzi, pamięta wszystkie trudne doświadczenia. Nosi to w sobie. Różne programy, które zostały zebrane. Bardzo duża część tych programów przychodzi do nas w tym życiu. Tak jak w tym okresie, gdy jesteśmy sami dziećmi, jesteśmy bardzo otwarci, nasza podświadomość jest bardzo otwarta, wszystko zostaje wdrukowywane, zapamiętujemy to. Tak też zauważyłem, że przywiązanie do drugiej osoby, kontakt z drugą osobą, z bliską drugą osobą, bardzo szybko zostaje wbity do podświadomości. I podświadomość już rozpoznaje, że z tą osobą czujemy się dobrze, że to jest stan zakochania, że w stanie zakochania coś takiego się dzieje z naszym mózgiem, że wizerunek, obraz tej osoby jest już w naszej podświadomości bardzo bliski i na samą myśl o tej osobie czujemy takie przyjemne emocje. Albo gdy nie mamy dłuższego kontaktu z tą osobą, zaczynamy się niepokoić. Podświadomość czuje taki lęk, takie przywiązanie i odczuwamy te emocje, bo podświadomość kontaktuje się z nami poprzez emocje właśnie. Te emocje są odczuwane całym ciałem. Emocje, uczucia, to jest język podświadomości. Więc osoby wrażliwe bardzo mocno odczytują komunikaty z podświadomości. Pojawiają się w postaci tych czterech głównych emocji. Gniew, złość, radość, smutek i strach. Spośród tych czterech, to też jest bardzo fajnie przedstawione na poziomach świadomości Hawkinsa. Spośród tych czterech głównych emocji, które otrzymujemy z podświadomości, które docierają do nas z podświadomości, radość jest takim symptomem, że ponieważ radość jest bardzo wysoko usytuowana na poziomach świadomości Hawkinsa, a te wszystkie trzy pozostałe, strach, smutek i gniew, są bardzo nisko, więc tak wnioskuję, że radość, miłość, błogość, spełnienie, to wszystko, co kryje się pod radością, tak ogólnie, jest wynikiem takiego poczucia, że podświadomość czuje się spokojna, czuje się ukochana. Jest takie połączenie być może z nadświadomością poprzez świadomość. Podczas gdy strach, smutek, gniew, rozpacz, lęk, zawód, zazdrość powodują, że podświadomość czuje brak czegoś, coś, co się zabolało w tym, co się dzieje w rzeczywistości. Tak, dla mnie takim właśnie kluczowym odkryciem jest to, że podświadomość jest jak dziecko i że podświadomość komunikuje się z nami poprzez emocje, poprzez język emocji. Świadomość kontaktuje się z nami poprzez myśli, poprzez nasz światopogląd. Świadomie nad tym pracujemy, więc mamy większy dostęp do świadomości. Podświadomość jest zupełnie inną istotą. Nie mamy na niej tak bezpośredniego i natychmiastowego wpływu, jak możemy mieć na naszą świadomość. Ale gdy podświadomość przeżywa bardzo trudne chwile, to dociera to też do świadomości. Świadomość produkuje myśli, które wspierają te trudne chwile. Więc jest to układ powiązany, bo tak naprawdę są wewnątrz nas trzy osoby, które są rodziną. Jest świadomość dziecko, przepraszam, podświadomość, która jest dzieckiem, jest świadomość, która jest matką,
Więc mój racjonalny umysł, logiczny umysł jest matką. Jest nadświadomość, która jest ojcem. I teraz, jeżeli spojrzymy na to jak na rodzinę, to nam bardzo może pomóc w zrozumieniu tego wszystkiego, tego całego procesu, który jest wewnątrz nas. Że są to trzy oddzielne osobowości i naszym zadaniem jest zintegrowanie ich w sobie. Czyli możemy mieć różny stosunek do naszego dziecka, naszego ukochanego dziecka, tak jak w rzeczywistości. Możemy w ogóle się wypierać tego, że dziecko jest. Dziecko komunikuje coś swoimi emocjami, czujemy te emocje, możemy wypierać je. Nie, teraz nie wypada, teraz pracuję, muszę się skupić. Nieważne, jakiś tam smutek, okej, muszę wypiję, nie wiem, piwo, cokolwiek, zagłuszę to, pójdę na film, nie chcę tego odczuwać. Odejdź sobie, idź do swojego pokoju. Chcę wyprzeć ciebie ze świadomości, że jesteś, że sprawiasz mi jakieś problemy, że w ogóle przeżywasz problemy. Więc dziecko się czuje samotne, osamotnione. Jest jej jeszcze bardziej smutno, ale matka nie chce tego przyjąć do wiadomości. Ale teraz, gdy świadomie zrozumiemy, że wszystko, co przeżywa nasze ukochane dziecko, możemy mu pomóc w tym, będąc z nim, słuchając go, okazując mu miłość, okazując mu uczucie, to ono poczuje ulgę. Być może po raz pierwszy w życiu poczuje się zrozumiały, być może będzie niepewne, być może nie będzie nam ufało, co jest grane. Zawsze byłem odsuwany, odsuwana gdzieś na bok, nikt mnie nie słuchał, ty nie chciałaś mnie słuchać. Zawsze domagałem się swoich rzeczy, ty jak byłaś przymuszana, to akceptowałaś, a teraz wychodzisz do mnie z miłością. Nie wiem, co to jest. Może po raz pierwszy tego doświadczam. Więc fajnie jest też tak świadomie wczuć się w rolę dziecka swojej podświadomości. O psychologii jest to często, gdzieś tam się powtarza taki nurt. Wewnętrzne dziecko. Ale jeżeli połączysz te wewnętrzne dziecko z tym bytem, którym jest twoja podświadomość, to nabiera bardzo mocnego sensu. Więc matka zaopiekowała się swoim dzieckiem, troszczy się o nie, otula je i czuje ulgę. Dziecko czuje ulgę i matka czuje ulgę. A teraz jak reaguje ojciec na to? Cóż dla ojca może być piękniejszego, jak widzieć matkę zintegrowaną ze swoim dzieckiem. Ojciec, nadświadomość, który ma zawsze kontakt ze źródłem, jest reprezentantem źródła albo samym źródłem nawet wewnątrz nas, czuje ogromną radość, widząc matkę i dziecko i przepływ miłości między nimi, przepływ zrozumienia. I wtedy doświadcza i świadomość, i podświadomość też integracji z ojcem, bo jest jeszcze ojciec. To jest ciekawe, może mało naturalne, ale tutaj w tym przykładzie ojciec dociera do podświadomości, do dziecka poprzez matkę. Matka jest tutaj niezbędna. I matka jest tutaj zawsze, czyli świadomość. To matka inicjuje też kontakt dziecka z ojcem. Zwraca uwagę dziecku na ojca. Spójrz, jeszcze, mamy jeszcze tatę. Jest jeszcze z nami tata. Zobacz, ja ciebie kocham, ja ciebie obdarzam miłością, ale jest jeszcze tata. On może oczyścić pewne rzeczy. Z tatą jest jeszcze raźniej. Zobacz, jaki on jest mądry, jaki on jest fajny, jak ja go szanuję. I wtedy, gdy do świadomości, podświadomości i dotrze jeszcze świadomość tego, że jest ojciec, który kocha,
wtedy następuje to oczyszczenie. Wtedy dziecko nabiera pewności, ufności. Dziecko wypełnia się miłością Ojca. Podświadomość wypełnia się miłością Ojca. Następuje usuwanie starych programów. Następuje integracja podświadomości dziecka z Ojcem. Ale do tego potrzebna jest matka, potrzebna jest świadomość.